Witajcie. Oto czwartek. Pięknie świeci słoneczko. Sky Tower nawet nie wygląda tak strasznie, chociaż jest, uważam, jednym z brzydszych budynków we Wrocławiu. A pokazuję go, bo film mój dzisiaj będzie z nim związany. Zdecydowałam się na taki dla mnie bardzo ekstremalny spacer. Mieszkam bardzo blisko Sky'a, a jeszcze nie zdążyłam skorzystać z tej atrakcji, jaką Sky ma w swojej ofercie. A żeby nie było, że tylko rajskie jabłuszka filmuję, które tak pięknie kwitną, to mam też przecież na balkonie swoje małe śliweczki. One już powoli sypią się, bo było za zimno i kwiatuszki dostały po płatkach. A tymczasem jestem właśnie tutaj. To jest wejście na taras widokowy. Jak dla mnie to wrażenie będzie bardzo mocno ekstremalne, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie mój lot szybowcem i pokonywanie lęków. Mam strach i lęk przed wysokością. Trochę horyzont zamglony. Ale pomimo tej zamglonej perspektywy, bardzo ładnie było widać Górę Ślęzę, obok Góra Radunia. To tam właśnie odbywały się dolnośląskie sabaty czarownic. Z tej perspektywy to wszystko jest takie maleńkie jak klocuszki na makiecie. Wiecie, jak w filmie Poszukiwany, poszukiwana, gdzie pan z zawodu dyrektor przestawiał budynki i mówił, tu się zakopię, tam się wykopię. I jeszcze dostał za to nagrodę za pomysł racjonalizatorski. Powiem wam, że tak z góry odczuwa się element dekoncentracji. Zna się te miejsca. Po jednej stronie mieszkałam jeszcze jak byłam małą dziewczynką. Druga strona to na przykład tutaj Galeria Wrocławia i dworzec. Takie małe dżdżowniczki to sunące pociągi. A mimo to z góry czasem ciężko jest coś po prostu zlokalizować. Znaczy pewnie dla niektórych takie rzeczy są bardzo proste, ale ja akurat, wiecie, muteczki w uszach, ciśnienie podniesione, serce wali jak szalone. Akurat miałam założony holter, więc chyba potrzebowałam właśnie tych wrażeń ekstremalnych. W ogóle jak wjechałam tam, to akurat było bardzo mało ludzi. Dwie pary i ja. Także też nie było tłoku przy szybach, ale do samych szyb się absolutnie nie pchałam. Ten dym, który przez chwilę było widać, to są kominy wrocławskiej elektrociepłowni. Teraz już są nałożone na pewno różne filtry zgodne z wytycznymi unijnymi i innymi tam bleble. Aczkolwiek, jak wiecie, Wrocław jest podobno jednym z najbardziej smogowych miast. Ale wracamy na górę. To jest kościół świętego Karola Boromeusza. Z tej perspektywy też zupełnie inaczej wygląda, a ja go pamiętam z dzieciństwa. Był otoczony kasztanami, tylko tych kasztanów jakby coraz mniej. Podchodzenie do tych szyb tymi tip-stopkami, mina ochroniarza po prostu bezcenna. Ale myślę, że widział wiele takich przypadków.
I przyznam też, że odczułam lekkie, lekuchne rozczarowanie, ale to dlatego, że teraz widokowy jest tylko jakby z jednej strony. Nie jest dookoła. To budynek i podwórko mojego dzieciństwa. No i ten kościół, który już widzieliście. Na tym podwórku bawiłam się w czterech pancernych. Ten budynek jest połączony z budynkiem ZUS-u. Tam kiedyś były takie bardziej wojskowe tereny, komenda uzupełnień. Stali młodzi chłopcy, którzy szykowali się do służby wojskowej i udawali wariatów. To czasami było ciekawe. Ktoś, kto zna choć trochę Wrocław, to też wie, o czym mówię. To podwórko ZUS-u za dzieciaka było takie trochę zakazane, ale tam można było na przykład znaleźć jeszcze stare fenigi, różne inne kawałki. No i cały ten teren był taki niczym z tych nowoczesnych bloków, wtedy nowoczesnych, lata 70., 80. W zasadzie to była gotowa sceneria filmowa. Każdy budynek był ostrzelany. Dużo takich śladów jeszcze w latach 80. było, po II wojnie światowej. To wszystko zostało odrestaurowane dopiero później. A takie sentymenty. Sentymentalnie zapukał do mnie listonosz. Ja wiedziałam, od kogo paczka jest od pana Śmiejżelka. Taki nasz śmiechuś. To coś dla mamusi. No wiadomo, że mamusia wieczny kinder. I kartkę ze Szczecina. Bo ta przesyłka jest od Ukiego i od Kingi. Wiem, że wysyłali ją razem. Co tu mamy? No oczywiście, że mamy nieśmiertelnego orła z nadętą miną. Uwaga, jestem groźny, ostry, bój się. Tu spodziewam się kubeczka. Tak. Jest i kubeczek, który trafi na półeczkę. I tutaj jest coś, co jest dla Waldżity. Waldżita jest teraz na takim etapie, że nie chce, żeby go już filmować. Ja to rozumiem i szanuję. Ra? Widzę tam dwie litery Z chyba? Tak. Nie, to chyba zły. Poznaję położałe te. Stare 5 groszy starego typu. Ponieważ tych monetek było trochę, a Waldi każdą monetę wyciągał i oglądał z każdej strony, no więc po prostu przyspieszam. Droga Aniu, w końcu się udało i znalazłem czas, żeby uszykować dla ciebie małą niespodziankę. Dla ciebie i Waldka. O masz, a gdzie moje maniery? Zatem z miasta nad Odrą płyną podziękowania do miasta nad Odrą. Łączy nas rzeka. Kto jeszcze nie był u Łukiego, chociaż wiem, że akurat oglądają nas te same osoby, to zajrzyjcie do Szczecina. Kubek przetestowany. Tu perspektywa domku, który gdzieś na mnie czeka. I moja półka. A na półce moja galeria sław. A ponieważ to jest taki świąteczny czas, dla niektórych jest to bardzo ważne święto religijne, dla innych to po prostu czas spędzony z rodziną, dla smakoszy, to wiadomo, żurek i kiełbaska. Ale nieważne, co sprawia, że chcemy się spotkać, ważne jest, żeby być razem. Żeby umieć to docenić, żeby szanować siebie nawzajem i każdy dzień. I właśnie tego życzę nam wszystkim. Dziękuję.